W Jaworznickim Teatrze Sztuk odbyła się gala rozdania nagród w 6. ogólnopolskim konkursie plastycznym Jan Paweł II – Postać niezapomniana. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Jaworznie. Mnóstwo prac, mnóstwo ośrodków właściwie z terenu całej Polski docierały do nas w pracę. No i dzisiaj będziemy świadkami wręczenia pierwszych nagród, wyróżnień, no i podziękowań za udział w konkursie. W tym roku prace konkursowe wykonane były w klimacie Art Brut. Zgodnie z definicją twórcy Art Brut, podejmując jakikolwiek temat, używając określonych materiałów w określony sposób, czerpią sami z siebie, z własnego wnętrza, a nie z zapożyczonych szablonów i wzorców sztuki klasycznej czy współczesnej. Tutaj więcej maluję, ja właściwie rysuję się sercem niż rysuję się rękami, głową. Koleżanka, która jest organizatorem konkursu, chce wejść w ogóle głębiej w tą dziedzinę sztuki, którą jest Art Brut, i promować tych artystów, którzy jakby nigdy nie kończyli żadnych szkół artystycznych, może nie mają zielonego pojęcia o tym, co to jest perspektywa, ale malują właśnie sercem i malują tym, co w nich jest najważniejsze, czyli emocjami, tym, co mogą nam dać pozytywnego. Słów uznania dla twórców i opiekunów artystycznych nie krył biskup Grzegorz Kaszak. Jak zauważył, prace przedstawiają nie tylko samą postać Jana Pawła II, ale ukazują istotę jego nauki przekazanej i Polsce, i całemu światu. Dzięki takim konkursom my wracamy do jego nauczania, przypominamy sobie, kim był. Można spojrzeć na te postacie, na te prace i widać tam, ile właśnie osoba świętego Jana Pawła II zajmuje miejsce. To znaczy wracamy do osoby. A ja mówię, a przez to człowiek się zastanawia, dobrze, a dlaczego on jest tak wyeksponowany? Kim był? Co zrobił? I mówię, to jest dla nas, dla tych, którzy uczestniczymy, oglądamy te prace, kapitalna okazja właśnie, żeby się zagłębić, tak jak mówię, i jeszcze raz przemyśleć w sposób szczególny my Polacy, jego nauczanie, jego mądrość, ale także i zastanowić się nad tą wielką miłością do ojczyzny. Jest przecież stulecie odzyskania niepodległości. Istotą konkursu jest indywidualna i szczegółowa ocena wszystkich prac, dlatego zwycięzcą jest każdy z uczestników.